Mówi się, że kiedy Marvel wypuszcza film, bogowie rzucają monetą, a świat wstrzymuje oddech. Wszyscy wiedzą, że film będzie udany, ale czy będzie to kolejny średniak Marvela? Czyli film dobry, ale nie aż tak dobry. Czy też Marvel pokusi się o kolejny eksperyment z konwencją, tak jak w Zimowym Żołnierzu, z którego zrobili kino szpiegowskie, albo w Czarnej Panterze, do której wpletli elementy dramatu politycznego, czy też w Strażnikach Galaktyki, od których zaczęło się więcej komedii w Marvelu. Cóż, gdyby to był kolejny średniak Marvela, to prawdopodobnie nie zrobiłbym takiego wstępu. A więc Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni to jest marvelowska wersja azjatyckiego kina sztuk walki. I jak na mój gust, jest to udana wersja. Przed pójściem do kina nie wiedziałem o Shang-Chi zupełnie nic. Wiedziałem tylko tyle, że w Iron Manie 3 był ten złoczyńca o imieniu Mandaryn, który moim zdaniem był całkiem ciekawym elementem, ale fani komiksów byli oburzeni, bo zrobili z niego żart. A jak się okazuje, w komiksach Mandaryn był jakimś potężnym złoczyńcą, z którym wiązał się ciekawy wątek. Miał te pierścienie, które przypominały kamienie nieskończoności Thanosa. No ale Marvel zawsze nas uspokajał, że to, że pokazali Mandaryna w taki sposób, nie oznacza, że gdzieś nie istnieje prawdziwy Mandaryn. No i ten Mandaryn w końcu pojawił się w tym filmie. I nawet całkiem zgrabnie i ciekawie wyjaśnił, skąd się wzięło to nieporozumienie w Iron Manie 3. Chociaż i tak ta postać wydaje się bardzo różna od tej, która jest w komiksach. Pierścienie zdają się zupełnie inne, właściwie to nawet już nie są pierścienie, tylko bransolety, nazywane z jakiegoś powodu pierścieniami. A sam Mandaryn nie jest obraźliwą karykaturą Azjaty, tak jak w komiksach, ale to akurat dobrze. A więc główny bohater filmu jest prostym chłopakiem z miasta, z tajemniczą przeszłością, który pewnego razu musi pokonać hordę przeciwników, aby na końcu zmierzyć się z przywódcą tej hordy i uratować wielu ludzi. Historia banalna, w sam raz na kino kopane. Jednak to, że historia jest banalna, nie oznacza, że cały film jest banalny. Wręcz przeciwnie. W samej historii nie brak morałów na temat żalu, samokontroli, odpowiedzialności itd. Ale poza tym sam film jest po prostu piękny. Ktokolwiek odpowiada za scenografię, zasługuje przynajmniej na nominację do Oscara. Szczególnie piękna jest tutaj sceneria naturalna. Postacie w tym filmie, ich stroje i otoczenie są hołdem dla kultury chińskiej i jednocześnie na jej bazie tworzą coś zupełnie nowego. Dokładnie tak jak w Czarnej Panterze została potraktowana kultura afrykańska. Mam przy tym wrażenie, że twórcy filmu, kreując tę nową kulturę, podchodzą z szacunkiem do oryginalnej kultury. Ale to tylko moje odczucia. Nie wiem, jak do tego podchodzą sami Chińczycy. Chińska prasa jest na przykład bardzo nieprzychylna temu filmowi. A sam film nadal nie dostał zielonego światła od rządu na premierę w Chinach. To w sumie całkiem zabawne, że kiedy na Zachodzie mówi się o przełamywaniu stereotypów, w chińskiej prasie pisze się o niespełnianiu standardów typowej chińskiej piękności. Ale w przypadku Chin nigdy nie wiadomo, ile jest w tym propagandy rządowej, a ile prawdziwych odczuć ludzi. Nieprzychylne wypowiedzi od twórcy głównej roli na temat rządu w Chinach mogły się przyczynić do niepochlebnej prasy. Ale wróćmy już do tego, co nie jest przygnębiające. Piękno tego filmu oraz hołd dla azjatyckiego kina sztuk walki objawia się także w samych walkach. Niektóre z nich są po prostu fajne. Tak jak chyba już kultowa, chyba już na tym etapie kultowa, scena walki w autobusie, gdzie główny bohater niczym Jackie Chan wykorzystuje elementy otoczenia jako improwizowaną broń. Ale są też takie sceny walki, które opowiadają historię i emocje, zastępując przy tym dialogi. Jak wielka scena sparingu między dwoma kochankami, która idealnie pokazuje całą historię ich relacji. Zainteresowanie, chęć wykazania się, kokietowanie, przekomarzanie, podziw, uznanie i wreszcie miłość. Wygląda na to, że Marvel o dziwo doskonale rozumie, o co chodzi w azjatyckim kinie sztuk walki. Nie o samą efektywną nawalankę, ale o opowiadanie historii poprzez formę sztuki, jaką jest pokaz walki. I twórcy postarali się nawet o to, by pracowali przy tym ludzie, którzy nie będą nam wciskać kitu. Sam odtwórca roli głównego czarnego charakteru, Tony Leung-Ku, grał kiedyś samego Ip Mana w filmie Wielki Mistrz. Gra tu też Florian Muntanu, ten prawdziwy bokser, który wystąpił kiedyś w roli przeciwnika Creed'a. Michelle Yeoh znana z Przyczajonego Tygrysa Ukrytego Smoka, a także Yuan Hua w małej, ale pamiętnej roli.
Ten człowiek był legendą w Hongkongu i kaskaderem samego Bruce'a Lee. Akurat grający głównego bohatera Simu Liu nie ma dużego doświadczenia w sztukach walki i musiał dużo trenować na potrzeby tego filmu. Ale efekty tych treningów były tak dobre, że jeśli wierzyć insiderowi, aktor nie potrzebował nawet dublerów w scenie autobusowej. Choć oczywiście dublerzy też byli w tym filmie, tylko w innych scenach. Shang-Chi jest wyraźnym powiewem świeżości jak na filmy Marvela. Poświęćmy więc też chwilę, aby pochwalić Marvel za to, że robi pewne rzeczy lepiej niż zwykle. Film jest wyjątkowo dopracowany pod każdym względem. Nie powiela aż tylu schematów filmów Marvela. Nie spieszy się z akcją. Przez dużą część filmu tempo jest wręcz powolne. Tak jak w sztukach walki, musimy wykazać się cierpliwością i opanowaniem, aby poznać lepiej to, z czym mamy do czynienia i poczuć to, zanim rozpocznie się akcja, z której również wycofujemy się w odpowiednim momencie, żeby się nią nie zmęczyć, przetrawić ją i wrócić, kiedy będziemy znów gotowi. Nie ma też tyle śmieszkowania, co w typowych filmach Marvela. Jest w tym wszystkim o wiele więcej serca i uszanowania sytuacji wtedy, kiedy trzeba. Może dlatego tym razem główny złoczyńca wydaje się tak bardzo ludzki i budzący jednocześnie odrazę i współczucie. Nie psuje klimatu jak Ego w Strażnikach Galaktyki, wspominający w środku monologu, że musi odsadzić kartofelki. Przepraszam. Odsadzę kartofelki. Niby to oczywiste, że zawsze tak powinno być, ale trzeba docenić postęp Marvela. W ogóle jak już komedia się pojawia, to nie w postaci gagów, przełamywania czwartej ściany czy wygłupów, a w postaci uwag, które mógłby wygłosić prawdziwy człowiek w takiej sytuacji. Tak jest przynajmniej do czasu, aż pojawia się pewna znajoma twarz w drugiej połowie filmu. Wtedy wracamy do typowego marvelowskiego sypania żartów na lewo i prawo. Różnej jakości. Ale i tak długo twórcy wytrzymali bez tego tym razem. Początkowo naszą główną postacią od żartowania jest kompanka głównego bohatera grana przez Awkwafinę. Choć też są one oparte bardziej na naturalnych reakcjach i naturalnej relacji między bohaterami. You changed your name from Shang to Sean? I wonder how your father found okay, you. I was 15 years old. Alright. What is your name change logic? I co za świetny casting. Postać Awkwafiny jest jedną z tych Azjato-Amerykanek, które urodziły się w Stanach Zjednoczonych. Nie miały nigdy styczności z kulturą chińską i nie znają innych języków poza angielskim. Więc aktorka gra po prostu siebie. Jak sama twierdzi, języka i kultury uczyła się w przeszłości tylko trochę na potrzeby filmów, w których ją obsadzano. Ponadto mamy tu do czynienia z rzadką przyjacielską relacją damsko-męską. Dosłownie jest nam powiedziane wprost, że nie są związani ze sobą romantycznie, choć znają się od 10 lat. Nie powinno nas to nawet dziwić ani zastanawiać? Nie powinniśmy się doszukiwać poszlak, że może jednak jest w tym coś więcej? Ale tak nas przyzwyczaiły filmy, że jak mężczyzna i kobieta podróżują ze sobą choć przez dzień, to muszą skończyć jako para. A co dopiero jak się znają 10 lat? Tak więc zachwycam się tą oczywistą, a jednak nieoczywistą odmianą. Co do głównego bohatera, to powiedzieć można o nim jedynie tyle, że jest dobrym everymanem. Bohaterem o zrozumiałej motywacji, nieskomplikowanej, choć sympatycznej osobowości i łatwym do utożsamiania się. Sprawdza się to w tym filmie, ale będą musieli go jakoś rozbudować, kiedy bohaterowie różnych filmów znów zaczną się nawzajem spotykać. Jest to wykonalne. Tak w sumie zrobili już z Kapitanem Ameryką. Ale oczywiście, mimo bycia powiewem świeżości, to nadal ten sam stary, dobry film Marvela, który znamy i kochamy. Pełny tych samych schematów, które znamy i są w nim. To znany nam świat, w którym twój ojciec jest beznadziejny, twoja matka nie żyje, a twoje rodzeństwo cię nienawidzi. Oczywiście, że zobaczymy przerysowane sceny akcji, z których tylko cudem każda osoba postronna wychodzi cało. Jak dobrze, że nikt nie siedział w jednym z tych zaparkowanych samochodów, które zostały stratowane przez autobus. Oczywiście, że główny złoczyńca jest praktycznie złą wersją głównego bohatera, z takimi samymi mocami. Oczywiście, że mamy scenę, w której nasz bohater jest bez koszulki.
Oczywiście, że mamy gościnne występy postaci z innych filmów, ale tych nawiązań też nie jest aż tak dużo. Jeśli ktoś nie widział żadnego filmu Marvela, może spokojnie dać szansę temu filmowi. Po prostu trzeba machnąć ręką za każdym razem, kiedy ktoś powie Iron Man, coś tam, to i tak nieważne. Jeśli jednak ktoś jest fanem Marvela, to ciekawie się ogląda, w jakim kierunku zmierza teraz to uniwersum. Jak na razie dostajemy tylko niewielkie podpowiedzi co do planów na przyszłe filmy, ale dość, żeby można było teoretyzować. Mnie osobiście czasami niektóre nawiązania umykały, choć widziałem wszystkie filmy Marvela. Na przykład nawiązanie do filmu Hulka. Kto w ogóle pamięta film Hulka? To najmniej istotny film z całej serii. Chyba niewiele osób chętnie do niego wraca po latach... ilu? 13? Nie żeby to przeoczenie cokolwiek zmieniało w moim odbiorze filmu. Po prostu tych filmów jest już tak dużo i powstają tak długo, że tracę orientację co do czego nawiązuję. Nie wiem, czy tylko ja, czy inni też tak mają. Ciekawie ogląda się też pewne smaczki pokazujące, jak wygląda świat Marvela w latach 20. obecnego wieku. Bo w tym świecie wszyscy są już świadomi, że i na Ziemi, i w kosmosie roi się od superbohaterów i złoczyńców. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że niektórzy wykazują więcej zaciekawienia superbohaterską akcją niż strachu przed sytuacją, w której się znaleźli. I to zabawne, a jednocześnie realistyczne, co decydują się robić w takich sytuacjach. Zresztą, połowa z tych ludzi przeżyła gorsze rzeczy. Przez 5 lat czasowo nawet nie istnieli. No ale to oczywiste, że oglądamy nasz ulubiony serial puszczany w kinach i musimy zachować ciągłość historii oraz charakterystyczność stylu. Zmiany są potrzebne, żeby to uniwersum nie przejadło się zbyt wielu osobom, ale nie mogą być to też drastyczne zmiany, aby nie zrazić dotychczasowych fanów. Już Czarna Wdowa była krokiem w ciekawą stronę, o czym dywagowałem w osobnym filmiku. Shang-Chi po prostu zrobił kilka kolejnych kroków naprzód. Następny film, Eternals, przygotowuje Cole Zhao, która dopiero co odebrała Oscara za Nomadland. Jestem ogromnie ciekaw, jakie jeszcze ciekawe sytuacje i urozmaicenia zaproponuje nam Marvel. Być może dorósł już do tego, aby porwać się na bardziej artystyczne kino. Albo chociaż do tego, by czasem zrobić coś po staremu, a czasem coś lekkiego, a czasem znów stworzyć coś ambitniejszego. Raz na jakiś czas klasyczna przygoda, a czasem jakaś chora akcja. A czasami nic nie będziemy robić. Na koniec zostawiam wam ten wesoły tweet Sima Liu z 2014 roku, w którym pisze: hej, Marvel, dobra robota z Kapitanem Ameryką i Thorem. A może by tak jakiś azjato-amerykański bohater? Po czym sam sobie odpowiada w 2019 roku: lol.